Witam serdecznie, siemanko. Trochę paszek mam uzbieranych. Także kurde, trzeba potwierać, może coś trafimy nawet fajnego, nie? Nie, no tam 12 paczek jakieś, nie? Tam czy za rywalsy i ważne mecze, plus tam jakaś za sezony z Premier League. Czy jakąś kolejność specjalną tutaj ustawiać? Może nie. Pierwsza paczka. Jest to PS, czyli Ascension. Także no, duża złota paczka premium. Bauman 8-3. Bez szału. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Wlachowicz 8-4 za dwa koła, chociaż teraz już pewnie trochę tańsze są, jak te wszystkie crash markety i tak dalej poleciały. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Tym razem jest to Zapata prawdopodobnie. No, mógłbyś też Muriel w sumie. No Muriel też jest. Paczka piłkarzy Electrum Prime. Ronaldo. No, kurde, troszeczkę innego środkowego pomocnika bym przygarnął z Portugalii. Ale no, Ruben Neves, no. Ruben Neves, tak. Mała paczka piłkarzy premium. Znowu Portugalia, SPO. I jest to Bernardo Silva, no. Walkout, foderek, elegancko. O tym bardziej, że ta paczka nie była jakaś wymyślna, nie? Ale no, no już jesteśmy blisko, już jest Manchester City, już jest Portugalia, ale jeszcze trochę brakuje do Cancelo, nie? Mieszana paczka piłkarzy. Specjalna karta brązowa, nie? To się nazywa, kurde, potężna animacja. Majera trafiliśmy. Lecimy dalej. O, teraz jest paczka piłkarzy Premier League Prime. Ta za sezony. 6 rzadkich, tylko Premier League, tylko piłkarze. Także tu może coś fajnego siąść. Zobaczmy. Jest to... Thiago Silva, no tak. No foder, ale liczyłem na więcej, nie oszukujmy się. Poza tym Firmino, nic specjalnego, co by nas tutaj grzało, nie? Teraz mamy najlepsze paczki za rywalsy, ale niestety gwarancji nie ma. Kiedyś chyba były, jak były niewymienne, ale to usunęli niestety. Jest to Gano Gay, także no bez szału, nie no. Ale no nic, duża złota paczka piłkarzy premium, druga. Tu miejmy nadzieję, że coś lepszego będzie. Osimchen. No chociaż 8-3 nie są dużo warte, także nie żeby to z tego coś było, nie? No i teraz dwie największe paczki, rzadki z Odiku, 12 rzadkich złotych, ostatnia szansa, że coś fajnego trafić. Lukaku 8-6. Foder Nation. A poza tym znowu tego Simakana trafiliśmy. I ostatnia paczka za 50 koła. Gulaci, on ma chyba 8-5. No to tak, no też. A niestety z tymi pack openingami nie zawsze jest łatwo. A my lecimy już z Food Champions, nie? I zobaczmy sobie składzik. No tutaj postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie, czyli Dawid Ginola. Kupione znacznie drożej niż wcześniej go kupowałem. No możemy je sprzedawać, ale no. No cóż, no. Hitry dwa razy traci. Merino kupione za drogo. Ale jestem ciekawy tej karty, bo grałem złotą kartą na samym początku i była spoko, nie? Poza tym, że nie miał tempa, no ten tempo już ma. Jeszcze ma dodatkowo high, wysoka, także trochę, że tak powiem, dla mnie jest sus, że ta karta jest tak tania teraz. Ale myślę, że się nie zjawidziemy. No jeszcze mamy sprawdzone rozwiązania z poprzedniego Food Champions, czyli Viniciusza i Dembele, no. Co tu dużo mówić, kurde. 5 gwiazdek sztuczek, duże tempo, duża skuteczność, także raczej sobie poradzą, nie? No i w tym momencie zaczynamy pierwszy mecz. Kurde, skipnąłem jego skład. No tam widziałem, że miał jakąś ikonę na środku obrony, także pewnie łatwo nie będzie. Dobra, Vinicius wjazd, no ale to nie był zbyt mocny. Ginola tam się kurwa wyjebał jak Jim Leahy. Dembele, kurwa, fęcik mamy, kurwa, gola, siema. Team Sebinio, 1-0, elo. No tu mamy Esiena. Esiena znaczy w zasadzie. Hob ma z pewnością dużo Essy, ale my mamy więcej Essy. Jest jeden mocny, aha. No to jemu strzelałeś, czy? Kurde, no i bramka niestety, no. Jakoś próbowałem się tym Alabą tam jakąś ustawić, żeby to przeciąć, ale no, że czasem to po prostu nie działa. Smith Rowe mógłby być troszeczkę lepszy. Oj, oj, oj. No już, kurde, no. Kurde, prawie trafił. O ja pierdzielę, no. No niedobrze, no pierwszy mecz, który zagraliśmy, przegraliśmy, no niestety.
No teraz to już pewnie ludzie grają normalnie tym Ginolom, ale tam. No to jednak jest dość elitarna karta, patrząc na jej kosz, nie? Nie no, grałem trochę wcześniej, to kurwa no mocny jest w chuj. O, proszę bardzo, dobra. A, no, no bo, no, no, no to jest Ginola, no on jest giga mocny, no, on tak umie, nie? Jakiś losowym zawodnikiem to by pewnie to nie weszło, bramkarz by to złapał, a nim wejdzie. To nie była setka, w sensie to jak się on obrócił, nie? Ale no z Ginolą to może sobie pozwolić na więcej, nie? Naprawdę. Dobra, Boomerino, kurde, załatwiał oponenta. Ten, kurde, Korea, co się do tego wał, okej. Okay. Aj. No nie, no lobem chciałem, ale... No nie, to niech on się wyjebie, kurwa, na mordę, nie? Let me into a zone, I'm definitely in my zone. A jednak nie do końca. Okej, teraz podanko. Dobra, tu jest Ginola. I cyk. Kurde, ale wyjaśnia. No, Ginola kurwa się odpalił. Teraz już żartów nie będzie. Aha. Dobra, ten go absorbuje tam. Valverde, także w sumie git. No faul. No szkoda, że nie karny, kurde. Mało brakło. Myślę, że tu największy problem będzie z tym pressingiem jego, nie? Ale jak to przezwyciężymy, to myślę, że gierka spokojnie do wygrania jest, nie? No nie, no ten Ginola to jest naprawdę. On jest warty każdych pieniędzy w tej grze. I patera. A, no to akurat nie weszło, ale kurwa. Dobra. I pyk. No serio w bramkarza uderzył, no. No nawet on czasem sobie nie jest w stanie poradzić z tym bullshitem, kurwa, odnośnie wychodzenia bramkarza, nie? Musiał zjebać, jak go chwalimy. No dokładnie, nie? Dokładnie tak jest, nie? No po prostu, no jak Hop wychodzi tym bramkarzem, no to... Ta gra jest tak skonstruowana, że nawet jakbyś miał topowego napastnika, to... Ty musisz podjąć jakąś akcję typu, kurwa, zrobienie fake shota, nie? No Korea też kurwa daje radę, nie? Bo inaczej on to wyjmie, nie? No. Bo też na przykład pamiętam FIFA 17, że jak się tam wychodziło, jakieś starsze fifki, to jak się tam wychodziło bramkarzem, no to w zasadzie raz coś dawało, raz nie. A tutaj praktycznie za każdym razem, jak on wyjdzie bramkarzem, to jeżeli go nie przelobuje, znaczy nie przelobujesz, no. To lobowanie też jest ciężki temat, no jeżeli ty go kurwa po prostu nie ten... Nie przejdziesz, to kurwa ten, jest problem. Kurde, takie życie. Rozjebany, no kurwa, jak plandeka na żółku, Eza. Składziok no mocny jest, no, pokażę ci. Tu jest dużo jak niewymiennych, no bo co, no Militao jest pierwszy właściciel. Cancelo wiadomo, Mendy jest pierwszy właściciel. Dembele jest kupione, Valverde wiadomo, Merino kupione, ale jest teraz giga tani. Vinicius kupiony, no ten też jest czerwony, także wiesz no. Co to za Cancelo? No to jest Infog, nie no, za Food Champions Play. Alaba, no giga dobry, to SBC, nie? Ono jest drogie, bo ono kosztowało, jak wyszło to kosztowało około 300, teraz to nawet 400 chyba kosztuje już. Ale jest to jednak karta, która rozpierdala, nie? No i nie ma co mówić. Tak cię nie przekonuje? No ja też nie mam takiej jakiejś kurwa zajawy jak wcześniej, nie? Akurat zgranie zmienione według mnie jest spoko. Według mnie to zgranie jest nawet lepsze, bo tu możesz, masz jakieś większe manewry. Mi się wydaje, że mam jakieś większe możliwości manewru tymi zawodnikami, nie? Że to zgranie uzyskać. Wcześniej ten Cancelo na przykład był na jednym zgraniu, nie? Ale jak kupiłem Viniciusza, to patrzę, no mam Brazylijczyków, to udało się i Edersona i Cancelo włączyć na full zgraniu. Chociaż to w zasadzie są, to są dwie jedyne karty z Premier League i są z tej samego, z tego samego klubu, nie? Tylko i wyłącznie, ale tutaj menedżer, tutaj jakieś triki i jesteś w stanie to na pewnym zgraniu puścić. Sam się w sumie zdziwiłem, nie? Jeden punkt ma za to, że jest portugalski menedżer, drugi punkt ma za to, że jest tego samego klubu, bo dwa są potrzebne, i trzeci punkt jest za to, że jest trzech zawodników z Premier League. I tyle, i to już wystarcza, nie? Ederson, no to ma jeszcze jeszcze Brazylijczyków wokół siebie, no to jemu znowu ci Brazylijczycy podbijają, nie? Także mówię, no to masz duże możliwości, nie? Menadżer, no tak, tak, bo menadżer daje jeden punkt każdemu, nie? Samobój za 40 koła? A samobój dla widza, no, 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 tak jest, no. Nie, bo ja w sumie zapomniałem o tym, ale no... Widocznie tak ma być, no. By ktoś to odebrał, to już miało. No cóż, no.
wiesz, no 40 koła uzbierać to też nie jest kurwa łatwo, nie? Także no, zainkasować, jeżeli się coś zamówi. Kurde, co ten obrońca zrobił? No te górne piłki to są pojebane, jak ktoś dobrze umie zagrywać te górne piłki, to jest masakra, nie? A jak zagrywasz w ten sposób, no to czasem też się coś wyleje. Ajajaj. No nie udało się zagrać. A, Alaba, kurde. Lewa noga Merino, siemano. Tak się zdarzyło, że ten Alaba tam był i spokojnie sobie to kurwa odbił. Pewnie jakby to był jakiś kurde losowy zawodnik, to ta piłka by kurwa poleciała gdzieś w kosmos. Bele? A. Nie, to też trzeba mieć dobre wykończenie, żeby tutaj z takiego kąta strzelić, nie? No czasem po prostu ten bramkarz to wyjmuje. A, no i chuj. Nie, no mogłem zacząć im wychodzić, no ale w sumie ten lob nie był dobry. No jednak te loby z takiej kurde piłki to są nieskuteczne. No nie, no nie mogę go nawet przepchnąć, nie? Ja pierdolę, ale fakt. O kurwa mać. W zasadzie nie miał być to step over, ale ładnie wyszło. Ten strzał z zewniaczkiem to kurwa ładnie siadł. On też jest super bohaterem. Chociaż nie brakuje mu dużo, żeby nie było. No i co, Vinicius też sobie radę daje. No taką ekipą to już można grać. Jeszcze jakby Dembele wymienić na Informa, to już w ogóle. W ogóle by był picobello, nie? Ale może po Food Champions, może się uda czerwonego trafić. Nie wiadomo. W ogóle tak, w ogóle na jednej jakiejś takiej grupce ogólnej, nie? Patrzę, a tu Hop się chwali Mbappe, nie? Później pisze, że tam był jakiś bilans 7 winów, kurwa, w ogóle, nie? I Mbappe z tego wyciągnął, ja pierdolę, nie? To trzeba mieć kurwa farta w chuj. No napisałem, że też chcę kurde, nie? Mbappe. No wyobraź sobie kurwa atak Mbappe i Ginola, nie? No, daj spokój, no. A chyba Hop się już poddał. Aj, za słabo, kurwa. A jednak się obudził. Mbappe, Ginola, no się... Nie wiem, kurwa, chyba nie. Może tam Rudiger coś tam jeszcze będzie w stanie zrobić, nie? Ale... A wyobraź sobie, że jeszcze do tego jakiegoś Cruyffa dokoptować, to już w ogóle, kurwa. Albo no, Ronaldo, nie? Nazario już, to się pierdoli w sumie, ale nawet Cruyffa. A, bo on chyba to po prostu tak broni, że on tymi obrońcami nic nie robi, no. Ja myślałem, że chobawcza, on po prostu chyba tak broni, nie? Niestety, kurde, dobrym sposobem bronienia jest nietykanie obrońców w żaden sposób, nie? Jesteś w stanie ugrać coś w ten sposób, niestety. No kompletnie frajerskie, ale no niestety taka jest ta gra, nie? Jakby wiesz, no ludzie nie grają, żeby pograć, tylko ludzie grają, żeby wygrać, nie? I każdą frajerską taktykę wykorzystają do tego, także wiesz, to nie jest łatwo. 4-1, lecimy dalej. A Sanchez, dobra, Davinson Sanchez to jest. No tak, bo on dostał niedawno kartę specjalną. Kurwa mać. Ginola taką asystę mu dał, no. Dobra, puśćmy tego Viniciusia, ale nie wiem, czy nie za daleko. Kurde, będzie problem. A nie, nie, no Vinicius to ma taką kontrolę w piłki, że... Kurde mać. Yo. Kurwa. Mówię, się wjeżdża, kurwa, się wjeżdża. Aż puszczę numer. Jazda, kurwa. No to teraz widz wie, jaka muzyka leci i ile do końca, nie? Także, kurwa, wiesz. Fajnie to wygląda. Na Spotify, znaczy nie ma tego zremiksowanego. Tego, co ostatnio słuchałem, to są jakieś remiksy hardstyle'owe, nie? A to na przykład już widzę, że Ginola jest kurwa taniej niż był, nie? No nie wiem, no już kurwa ten... Stwierdziłem, że chcę sobie pograć mocniejszym składem, nie? Ja pierdolę, pewnie stracę bramkę przez ten bullshit. Kurwa jebana prawie. Okej. Okay. O, faul, proszę bardzo. Ktoś ci followy dał? A, no to pewnie jakiś bot, nie? Elegancko. Raczej gdzieś tam jak to wpisywałem, bo ja też miałem taką akcję, że nagle jakieś follow boty mi wbiły i chyba z 15 followów dostałem.
To wyszukiwałem, co z tym zrobić, bo ja też byłem zdygany, kurwa, może bana dostanę, nie? Ja pierdolę, ale odjebałem. Coś czytałem o tym w internecie, to gdzieś tam napisali, że raczej ci to zdejmą i raczej nie musisz nic zrobić, nie? Nie, no ej, ale bez pomówień, kurwa, nie? Żeby nie było. No Merino tam jest w stanie ten. No, w sumie tak, nie? Jakby to już nawet nie jest kwestia Twitcha, no po prostu jakoś... nie miałem za bardzo co robić w tym multiversusie, już mi jakoś... Kurwa, te strzały z L2, ja pierdzielę. Także no, sobie można jakieś zmiany zrobić. Tak naprawdę dużo te zmiany nie wniosą. Jakby ja to wrzuciłem, bo... A, stwierdził, że jednak wyjdzie. No to ja się kurwa tak wyczysti zmianami, a mi rage quitowali. Co jest? Kurwa, prawie papieżowa liczba była. Nie bij żony. Kurde, wini, co jest? Było zajebiste podanie. O nie, ale mnie przeszedł. Uff, Ederson. No czasem miałem takie sytuacje, że na przykład odpaliłem czas strategiczny, to po prostu tych widzów było przynajmniej chwilowo trochę więcej. Jaki bilans? No 11, nie? Tak balansuję między tym 11 i 14 winów, nie? A czy w tej FIFA nie wbiłem 14 winów? Najlepszy wynik jaki miałem to było 13-7 oczywiście, nie? Można powiedzieć, że balansuję, że ranga piąta z aspiracjami na czwartą, o. Pół godziny to jeszcze spokojnie. No. No wiesz, no ogólnie według mnie no to ten. Jak ogarniesz jakieś takie podstawowe aspekty tej gry, to myślę, że ta dziewiątka jest... Znaczy ta jedenastka powinna wpadać, nie? Wiadomo, każdy sobie radzi lepiej lub gorzej, ale różnie jest, nie? Dobry w chuj. Fałsza i finestie właśnie, nie? Kurwa mać. O, wrzutka kurwa. Logiczna wrzutka weszła. Zajebiście. Że tak powiem w tej kampanii. Kurwa mać, no. Ja się muszę skupić, bo walę jakieś gówna. No i chuj, zdobitki znowu. Ja pierdolę. No i chuj, no kurwa, zdekoncentrujesz się, kurwa, przegrasz. Chuj w to, dobra. Ja pierdolę, jeszcze jemu te dobitki tak kurwa wchodziły wszystkie. Lewandowski kurwa, nie? Spoko, spoko. Oha. Kurwa, w ogóle co to robi Alaba? Ej, wyleciał mi kurwa Alaba do przodu, nie? A się kończy jelice. Kurwa, Ferland, pieprzony. No też trebacik, no nie wiadomo. Kurwa mać, no lewa go, no nie byli w stanie go nawet dogonić się, no biegnę kurwa tym Alabą, biegnie i chuj to daje. Ma dobra rada, siema, nie jest power shot. Kurde mać, Valverde. O kurwa, karny. No, Ginola tutaj ma ten. Ile Ginola ma karnych? Nie no, wiele więcej. Nie wiem, czy on ten Alaba to strzela. Kurwa, czy to wejdzie, czy... No, przesadziłem. Ale Korea dobije tam. Ginola nie strzela w słupki, on asystuje. Zapamiętajcie. No ja pierdolę, no. No i chuj. A, no nie. No tam już było dwóch obrońców. Jeden... Jednego to ominęło, ale drugi już kurde to zablokował. Ładnie, Korea. No jednak współpraca Ginoli z Koreą się układa bardzo dobrze. Okej. Bang. Skasowane, kurde. No trochę fokusu już kurde ogramy. Ajajaj. Nie, no dobra, to co będziemy pierdolić? Ginola, kurde, masakrę robi.
Dobra, tam wszelkie skrypowałem znowu. Alaba ma na obronie. Dobry ma skład na pewno. On też ma Ginola. No to już łatwo nie będzie. No to jest chyba tak zwany jeden mecz za dużo. Co jest? A, bo to Crespo, nie Ginola. Myślę, że to Ginola jest w ogóle, nie? Myślę, że to jest taki ostatni etap, kurwa, ten. Jak ruszył tym bramkarzem? No ja pierdolę, nie. Beat bardzo podobny do tego. Do imprezy. Oj, chuj. No nie da się, no za dobry jest. To jest tak zwany jeden mecz za dużo, ale no w sumie bilans 8-2, nie? No to też ten. No dobra, no może Kikow jakiś jeszcze siądzie czy coś. Nie da się na ten pressing jebany grać, nie? A kurwa, udało się, jakoś kurwa się udało. Jeszcze jesteśmy w grze. No i chuja, no ja też mnie z kick-offa wziął i chuj. Dobra, no. To się zawsze tak kurwa tończy. Miałem zagrać 10. Stwierdziłem, dobrze idzie, to zagram jeszcze 1. No i dostajesz w pierdolnie. To klasyka gatunku. Dobra, chuj, to i tak jest dobrze. 8-3 to jest bardzo dobry bilans, kurwa. Na dziś kończymy, kurwa. Jutro sobie dogramy. Dokończymy dzieła zniszczenia. Póki co wielkie dzięki za dziś i siemanko. Pozdro.